Siema. Ładną dziewczynę masz. Dzięki. Znaczy, to nie moja dziewczyna, a jakby... No. To jest moja siostra. Fajna, fajna. Szukam właśnie dla niej przyszłego chłopaka, bo... Nie jesteś może chętny? Bo no. Chętny jestem, pewnie. Tak? A jak? O kurde. Bo... Zastydziłaś się? Tylko brak. Tylko brak. A poczekaj, to skąd jesteś? Ja jestem z tego, Jelenia Góra. O, bez problemu, mogę dojeżdżać do ciebie, kociaku. A ty skąd jesteś? Ja? Oj, daleko. Katowice chyba, nie? Co? Katowice, nie? Katowice? No, ty jesteś Katowice, nie? Nie, mazowieckie. A z czego się śmiejesz? Z pana. Co, taki śmieszny jestem? No. No i dobrze, ty też jesteś śmieszna. A ile pan ma lat? 29, proszę pani. O, proszę pana, to pan... Prawie dwukrotność. A ty ile masz lat, królewno? Pierwszy raz ktoś mi tak nazwał ładnie. Chłopak, to już czerwony się robi. No, ja zazdrosny po prostu o siostrę jestem. Ja chciałbym, żeby to była moja stepsiostra, no ale niestety geny nas powiązały. Ale się nadal razem myjemy w wannie, bierzemy tak ekonomicznie, żeby było. No, śpimy wspólnie w tym samym pokoju, w tym samym łóżku. Wiadomo. Rodzice tną koszty i po prostu tak nas przyzwyczaili. Dokładnie. To ja się mogę dołączyć, nie? Ale to przecież rodzice nie byliby chętni. Chyba, że będziesz dopłacał do rachunku, to pewnie. No tak. A mieszkasz samemu, z rodzicami, jak to jest? Sam mieszkam, wiesz? Tak? A pracujesz? Pracuję. Bo ja muszę zadbać o siostrę, ja muszę wiedzieć, że kandydat tutaj, z którym będzie się spotykać, to jest dobry chłop. Ja muszę zadbać o to. Szukam pracy teraz, wiesz? Aha, czyli jednak nie masz pracy. Nie. Dobra, a jaka była twoja ostatnia praca? W stolarstwie, na budowie. Na budowie byłeś stolarzem. I co robiłeś? Aha, chyba tam jednak jakiś szwindel poszedł. No.